wchodzimy na trzy. Raz, dwa, wchodzimy! Teraz mnie to wali, bo jestem na fali. Czy ktoś pamięta ten? Zaczynamy Czarne Owce. Cześć, siema. Siema. Witamy was. Jakiś branding tutaj uskutecznie jeszcze zaklejone. A, nie zaklejone, nie zapłacili. Ale nie będzie widać. Żony laptop. Wiesz, o co tam, co u ciebie słychać? O, mnie wpakowałeś ty tutaj. Ty makiaweliczny, skurwy syn. No, wpakowałeś na minę. W tym roku próbuję stresować nową formułę pracy i nie denerwować się i nie stresować się generalnie tym, co mam do pracy, ale jednocześnie robić to, co mi spływa do roboty od razu. Nie mówić na przykład, że dobrze, to jutro mam slot do pisania, napiszę ci to jutro, tylko jeżeli mogę to dzisiaj zrobić, choćby była 20, to siadam i piszę. I powiem ci, że pozwoliło mi to nie tylko jakby wejść na, odłożyć do przodu materiały, wejść na inny tryb i się faktycznie mniej denerwuję, nie śpię z tym w głowie, że jutro muszę usiąść do pracy. Tylko robię to, co ma być do zrobienia. Choćby to były 4 scenariusze, to nie rozkładam tego teraz na 2 dni, tylko wszystkie 4 popełniam. Nowości z mojego życia zawodowo-osobistego. Zakopaliśmy się w taki projekt krótkich form. Humorystycznie ma nawiązywać do to się wytnie, ale niestety boomerstwa się nie da oszukać. Nazywa się Short Rigs. Takie lokowanie z tyłu. Takie głupkowate skecze w stylu helpdeska, na to się wytnie, może kojarzycie, wyciętych. Nie ukrywamy, że może tam coś będziemy z tym eksperymentować. Pionowa forma, taka do obejrzenia na kiblu. I co ciekawe, ostatnio z uwagi na to, że chcieliśmy zrobić górkę i sprawdzić po prostu, jak reaguje algorytm YouTube'owy i nastukaliśmy tego dużo, tak. To było dużo nagrań na ulicy, na której mieszkam na Wawrze. Nie będę jej zdradzał, żeby tutaj pielgrzymki nie chodziły, gdyż ostatnio z Grzesiem policzyliśmy plenerowych, takich tematycznych, około 30% piątków powstało. O dużo. Na, uwaga, dużo. Końcu w zasadzie ulicy, na której mieszkam. To w ogóle popieprzone. To był las, jakieś strzelnice, biwaki, myśliwi żołnierzy, grzybiarze. Survival, grzybiarze. No dużo było. Pierdyliard, psiarze, kociarze, wszystko. Tak, i dużo tak, w ogóle tak, moja tak. Chałupa do pożygu już występuje, ponieważ mamy taki chaos w domu, bo bardzo często wyjeżdżamy na weekendy i o dom tak, kurczę, no nie dbamy w detalu i trochę głupio na ostatni moment też organizować miejscówkę, nie? I to jest zawsze ten problem, że na ostatni moment, dobra, to już chodźcie do mnie, już się zwalcie, kurde, na łeb. I ostatnie nagrania właśnie były takie intensywne, bo wybraliśmy takie creme de la creme motywy, które najbardziej sprawdziły się w piątku i stwierdziliśmy, że zrobimy z tego pionowe wideo na zasadzie krótkich skeczy. Słuchajcie, pojebana akcja, ostatnio Grześ, przejeżdżamy z lokacji na lokację spod mojej chaty, ja sobie uświadomiłem, była sytuacja, w której w ciągu około pół godziny byłem myśliwym ze strzelbą, budowlańcem w kasku i policjantem w czapce policyjnej. Takim bardzo realistycznym, bo mamy ten strój legitnie kupiony, nie jest jakiegoś gówno lutowni, tylko to jest legitny strój policyjny z miejsca, gdzie w ogóle krawężniki sobie same kupują, jak z gówna. Właściciele gówno hurtowni, o, i słuchajcie, obraża nas. Za każdym razem, jak w tym grałem, pech sprawił, że w ciągu godziny przyjeżdżał inny sąsiad, ponieważ mam 50 segmentów na ulicy takiej wewnętrznej, to jest takie zamknięte osiedle, to na tej ulicy każdy z nich reprezentował inny segment i Grześ mnie uświadomił w samochodzie, że każda osoba przy na przykład grillu opowiada: ty, ten koleś tam z tego segmentu tam N, on to chyba jest kurwa myśliwym, bo nie, ja go widziałem, on jest policjantem. No właśnie, że nie, bo jest kurwa kosmonautą. Albo budowlańcem. Nie, no właśnie, on zasadzie, robił budowlance. I mówię wam, że to jest popieprzone, bo ci wszyscy ludzie wiedzą, że ja tam coś z YouTube'ami robię, że produkuję wideo, wiedzą, że tam coś robię, że coś się życiowo udaje. Jakieś memy masz wklejone? Tak, mam memy wklejone, bo przy okazji, tak się już teraz scenariusze robi, memy się wklejają. Przy okazji tych nagrań siedzimy sobie na krawężniku i koło Grzesia przychodzi starsza pani. Grzesia jest przebrany za budowlańca. Pani przemierza przed nim i usłyszała tylko jedną rzecz, że Grześ powtarzał sobie kwestię. W kwestii chodziło o to, że mówił, że... Ja nawet nie powtarzałem kwestii, ja powiedziałem, że ja będę tutaj siedział tak, jakbym się opierdalał w robocie. A żeby było zabawniej, ja nic nie widziałem przez okulary, nie wiedziałem, że ta pani do mnie mówi, w ogóle do mnie się spruła, no ale mów dalej. Tak, bo Grzesio, my takie używamy takich, żeby bardziej zdemonizować te postaci i zrobić z nich takie creepy, to używamy tych okularów jak dęka od diaboli, przez nie nic nie widać, po prostu nie orientujesz się. Zastosowaliśmy tak zwany filtr, to się wytnie, czyli zniekształcenie wszystkiego generalnie od twarzy, peruki, okulary. I tak w skrócie pani przychodzi z psem, bardzo, taka pani, przez którą ja zaraz powiem, zmieniłem troszkę stosunek do starszych ludzi w ogóle w realiach pisowskich. Bardzo agresywna, bardzo niemiła. Agresywna, niemiła, zatrzymała się,
i powiedziała, coś zaczęła pyskować po prostu. Tak, żeby... ja słyszałem, jak ty tam mówisz, to coś takie bardzo tak, chamskie tak. To było. I myślę, ja się zaśmiałem, podjęłam od razu, bo ja mam tak trolling, że jak widzę, że ktoś jest chamski, ja można myślę, się... że to do niego mam, słucham tego. Mam instynkt samozachowawczy, on miał te okulary takie ja właśnie. Nie wiem, o co chodzi. On nie wiedział, co się dzieje. Ja coś mówię, niestety coś spowodowało, że jestem w niższej klasie społecznej i musiałem robić budowlance. Nie każdy jest profesorem, coś nawet tak wyskoczyłem. I ona tak odchodząc jeszcze się odwraca, rodzice mogli się tego nauczyć, a ja do niej, nie mam rodziców. A ona coś takim... O, biedna sierota, ojojoj, rodziców nie ma. No i to było takie... I to było, słuchajcie, ja to zrobiłem nie tak, że ona wyczaiła żart, że to był trolling, tylko ona była realna... Tak. Kiedyś w owcach ja miałem duży szacunek do starszych ludzi, mówiłem o tym, że ustępować w komunikacji miejskiej. Nie, miałem no, takie, sprułem się, że to powinno być. Po latach mi się to bardzo zmieniło. W rządach PiSu, jakieś Grzesio o staruchach, może zrobimy cały odcinek, zrewidował mi się światopogląd. Nie uważam, że starzy ludzie mają w sobie jakąkolwiek mądrość życiową tak w swojej masie. Są no, indywidualne jednostki. Ta kobieta, na którą spotkaliśmy, no... To nie są ludzie, którzy walczyli w powstaniach, bo oni zostali urodzeni po te staruchy. Tak, jest to pokolenie, tak. Że ich rodzice ginęli tak, na wojnie. Tak. A oni się opierdalali, za może, przepraszam, tu się odpalę. Ja tutaj po prostu powiem... Ja bym bardzo chciał zrobić odcinek, jak żerują na pokoleniach po tym, jak wy, szczególnie, bo sporo nas młodych ogląda, jak wy będziecie mieli w życiu przejebane, przez to, że czternastki, piętnastki, kto tyle młody dał? Wszystko przytulą, nie? A my, kurwa, musimy na to wszystko zapierdalać. No, była to przedstawicielka... Mądrość życiowa, głosuj na PiS, dorżni prywaciarzy, takich jak tutaj Skalik, dorżni młode pokolenia, żeby, kurwa, nawet nie mogli na jedną ratkę kredytu mieć pieniędzy. Niech bal na Titaniku trwa, niech to wszystko będzie na rachunek staroków. Myślę, że Katwu. Każdy lekarz tej pani przypisałby obowiązkowe jebanie jej prądem, kurwa, bo... okropnie toksyczna, niemiła tak. Ja ostatnio w ogóle na starszych ludzi tego typu trafiam. Roszczeniowych, agresywnych. Co taki... mi zrobisz, bo jestem stara, nie? Nie dotkniesz mnie, bo pójdziesz siedzieć. Ja wiadomo, że... Ty gówno wiesz w ogóle. Tak. No i oczywiście jeszcze argumenty, nie? Odnośnie tego, co mówiłeś, że roszczeniowych i komentarze. Czego sobie młodzi nie kupią mieszkania, nie? Jakby nie, w ogóle nieświadomość rynku, realiów, w których żyją, bo oni mają... Bo dostali kurwa, klepią tą zbidę, kurwa, kupują te ziemniory od 40 lat na ten obiad, kurwa. Jest ciągle to samo i nie rozumieją, że świat się zmienił dookoła. Ciekawe, czy mi też tacy będziemy swoją drogą. Słuchajcie, czy zgodzicie się na to, żeby powstał taki odcinek? Napiszcie w komentarzach, ja wybadam teren. Tak nie. Sobie. Wiem, że 30-latkowie, a nawet 20-latkowie nieraz łapią się na tym, że już się starzeją. Czym się to objawia? Że jesteś stary, co robisz w związku z tym? To jest bardzo ciekawe spojrzenie. W związku z upływem lat, jak się pewne rzeczy zmieniają, albo uwaga, w tym odcinku byśmy zawali coś, co pierdoliliśmy, bzdury, kurwa, poprzednio, tak, bardzo i lubię. One się zmieniły. Ja bardzo bym chciał z tym się skonfrontować. Nic nie usuwamy, wszystko jest w sieci, internet nie zapomina. Ja wam przyznam się, że czasem jak oglądam, albo na przykład Wiki u mnie ogląda, przypomina sobie stare owce, to mnie czasami taka cringe'uwa bierze na rzeczy, które ja opowiadałem i mówiłem, jaki ja tam byłem butny, pewny siebie, jaki kurwa pozjadałem wszystkie umysły. Tak, przecież to jest tak, kurwa, to jest oczywiste. A potem życie zweryfikowało, że nic nie jest oczywiste, wszystko jest kurwa w odcieniu szarości. Przede wszystkim szarości, bo to jest narodowy kolor Polaków, kurwa, szarość. Jak w klasie były organizowane mikołajki. Ja wiem, że to nie jest w ogóle teraz nic dupy, nic pietruchy. Pewnie jak się odcinek okaże, już będą wakacje. Mimo, że napierdala śniegiem, nie? I Grzesio, tam była jakaś taka stawka, do której miał się kupować prezent. Uzgadniało się, nie? U nas w klasie kiedyś 10 zeta było. Nie wiem, ile teraz wynosi ten pewnie... Ja miałem kiedyś 20, ale chyba doszliśmy do 30-40. Wiem, że teraz już jest po 50. Tak, ty jesteś inflacyjny. Tak. Pamiętam, Bierol u mnie w klasie kupił... czekaj, Kaśka się nazywa, nazwisko dziura i autentycznie w piśmie Kec potem występowała w ogóle, tam wyjechała, zmieniła nazwisko. Pojebane, przypadek nie sądzę i to się sprawdza mega. Kasia. I Bierol, słuchajcie, kupił, rozpłakałaś. To na pewno tyle nie kosztowało. Lizaka jej kupił i mówił, że kosztował dychę, resztę przepierdolił, kurwa, takie akcje. To były właśnie czasy, kiedy jeszcze resztę z 10 zł dało się przepierdolić. Dzisiaj już nie. Nie dało. Teraz się przepierdolić. Nawet na fajki. Fluorowanie w szkole? Miałeś coś takiego jeszcze? Czy to w podstawówce, jest... tak. Stary, a zawsze zapominałeś szczoteczki, bo zawsze faceczka mówiła z 3 tygodnie wcześniej, nie kurwa, nie pamiętam. Nie, mama mi chyba przypomniała. Tak. Pluło się na ten asfalt, tylko kujony pamiętało o szczoteczce. Pamiętam to, Jezu, przypomniałeś mi teraz. Fluorowanie. Blast from the past. Ja nadal... Czuję ten smak. Przedziwne to były jakieś obyczaje i zwyczaje. Chyba, że teraz to też jest podstawówce, ja nie wiem. Chyba nie ma, Grzesio, chyba nie ma. Ktoś odpisuje, ale Marta... u mnie w szkole nie ma. Czekaj, Marta jest starsza od ciebie, Grzesio. To jeszcze pamięta, czyli to jeszcze musiało być, zahaczało nasze pokolenie. Z tych takich motywów, guziki do pościeli, miałeś jeszcze, kojarzysz? Że były dwustronne guziki do pościeli, no, to magla się nosiło. Tak. O Jezu, magiel.
pół mojego dzieciństwa noszenie do magla, oczywiście. Tak? Składanie z mamą. A starzy cię podrzucali na pościeli mnie, tak? Tak, tak, oczywiście. Ja myślałem, że tylko u mnie taka patologia nie, była prawie to była najlepsza zabawa. No, wskakuję, a potem już za ciężki jesteś, nie możesz. Jak starzy z magla byłeś w stanie przytargać, to kurde, to taki wielki kosz zawsze był, nie? Duży. My mieliśmy zawinięte jak człowieka w dywan. Taką mumię niosłem wielką w taki materiał. Zostawiałem to w maglu i następnego dnia odbierałem. Wszystko było wychrochmalone tak, że można było to złamać komuś na głowie, ale spało się pod tym, o ja Boga, jak w najlepszym schronisku po prostu. A jeszcze, Grzesiu, w piwnicy starzy u ciebie prowadzili kompociarnię? Taką typową? My nie, dziadkowie tak. Kurwa, to u mnie to było. I tak dalej. My mieliśmy graciarnię taką typową. Łukasz, przydaj się na coś, idź wybierz kompot na ten. I wchodziło się do piwnicy, był naklejony na kompot plaster z rokiem produkcji tego... Tak. No to moi rodzice na czasach robią. Z takim plastrem, kurwa, wbierało się. To teraz oczywiście. 1,985, a na takie kompoty się łapałem. Ja nie miałem piwnicy, bo ja miałem zwyżkę. To co innego. Co to kurwa jest? No zwyżka. Jeszcze to jest zwyżka? Nie, 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 nie pojęcia. To jest taki tunel łączący wszystkie klatki schodowe przeciwpożarowe. I tam były też komórki lokatorskie. Łączący wszystkie klatki. Wyobraź sobie, że masz blok i masz 8 klatek i on jest jednym blokiem. Okay. To wchodziło się na jeszcze dodatkowe ekstra piętro, które nie było mieszkalne, przez które prowadził jeden gigantyczny, długi tunel. A, taki w razie jakby... I gdyby na przykład nie dało się wydostać windą, schodami bez pożar, to spierdalasz na zwyżkę i suniesz do drugiej klatki. Betonowy po prostu tunel. I to... Kiedyś to w Owcach opowiadałem, że my tam z bratem na rolkach jeździliśmy, jak rodzice wychodzili gdzieś na imprezę, to my w piżamach zakładaliśmy rolki przez tą zwyżkę, bo był idealnie gładki beton. No to jest zwyżka. Tam były okna na wyjście na dach i tak dalej, i tam też były komórki lokatorskie i suszarnie, od czego się, się w ogóle już nie buduje w blokach. No już na chwilę, że się odwrócę. Ja już muszę dokonać kalibracji gdzieś szklanki. A słuchajcie, powiedzcie mi, czy kojarzycie coś takiego jeszcze jak mundurki z tarczą? Ja jeszcze załapałem się tylko jedna, a potem nie były już obowiązkowe. Trzeba było do tego doszli do czegoś. Ja nie miałem obowiązkowej, ale miałem. Jak się ten materiał... Stylon, że były kołnierzyki białe, i to wszystko było takie granatowo-chujowe, ten uniform. Wyglądało się jak taki Łukaszenka i tarcza szkoły. Ja nie wiem czemu to był wtedy obciach, a teraz, wiecie, ludzie niby nie lubią w mundurku chodzić, wiesz, w tym... Grzesiu, już wypierdalaj. Po nagraniach będzie kara. Miałeś to jeszcze? Nie, nie mogłeś. Ja dostałem tarczę. Ale nie mogłeś mieć, bo już kurde... Nie było obowiązku uczenia. Od razu powiem, jak ja byłem w 8, Grzesiu szedł do 1. Tak. Taka różnica wieku jest między nami. Ale u nas się... Znaczy, cały czas się chyba w państwowej dostaje tarczę. Czy nie? W państwowej. Czy w pierwszej klasie nie dostajesz tarczy? Kurwa, ja dostałem i ona leżała. I tyle, nie chciałem nic z nią zrobić. Jaki gadżet, nie? Po prostu była tarcza. Ja je bardzo bym chciał chodzić w mundurku i bardzo mi się podobają mundurki. Uważam, że ta unifikacja... No nie wiem, nie ma nic problemu, żebyś miał czarne paznokcie, długie włosy, tego dredy, ale bądź w tym mundurku. Bądź tak, tak, jakąś... absolutnie. Absolutnie, totalnie popieram i nie mam z tym problemu, tym bardziej, że jesteś szkoła i chcesz ją reprezentować, raczej starasz się, jeżeli ci zależy na szkole, nie wiem, jakiś jest prestiż, że chodzisz do konkretnej szkoły, w związku z tym godnie reprezentujesz. Ludzie sobie kupują, nie chodząc do Oxfordu, bluzy Oxford, nie, i się tym jarają, nie? Ja sobie powstrzymam się od komentarza. Kozioł? Gdzie będzie o wszystkim epizod, w ogóle jeszcze nie było nawet nigdy chyba nigdy tego nie... mieliśmy na WF-ie. Ten kozioł zawsze stał zjebany. Stary, ja mam takie marzenie w ogródku, zamiast krasnala polskiego ogrodowego, albo bociana, kozioł sobie postawił. Pierdolący kozioł. On był ze skóry, ten tak, kozioł. Zawsze był jakiś naderwany, pęknięty, jakby ktoś go kurwa zaatakował. Zawsze wszystkie moje kozły miały gdzieś przecięcie i wystawała ta wata od środka. Kurwa, coś tam wypadało. Zawsze były trupy, kurwa, to były truchła kozła zawsze. Na tych. Nikt przez to nie skakał, nigdy nie mieliśmy z tego zajęć, chyba dlatego, że nie było. A zapal kozła pamiętasz? Bo tak. Charakterystyczny. Pachniał to jak piłka lekarska. Tak, to ta skóra. Tak, ta sama skóra, ten, nie? Ten typ skóry. Ale dziady, kurwa, ja pani, dzisiaj taki idealnie straszne. W nasz target. Ja wiem, że wy rezonujecie teraz z nami. Takie zapachy z młodości, ja ostatnio na live. Zapachy z młodości. Ja w ogóle polecam wam ten live obejrzeć, bo on był bardzo obfity i tam padło bardzo dużo rzeczy, których my powinniśmy powiedzieć normalnie w Owcach. Kulturalne, nie oglądajcie końcówki. Nie, końcówkę przewijajcie. Albo tak jak Robert powiedział, na przyspieszeniu 1,25, bo wtedy można mnie zrozumieć. Tak. Boże, ja się tam w kosmos chciałem wystrzelić. Wypierdolić się w kosmos, to była moja... Jakbyś kierownik miał umrzeć, tam było takie pytanie, co byś zrobił. Chyba... Ja powiedziałem, chciałbym się wypierdolić w kosmos. Jezu, jak to słuchałem, myślałem, że umrę nazajutrz, ale powiem...
takich ciarek zażenowania dla mnie czułem ogonem z siebie. Ja nie miałem na razie odwagi odpalenia tego. Byliśmy w Mrągowie na wyjeździe, zaprosiłem Grzesia z Kuską do położenia pod Płaskiem i zaprosiłem Grzesia do piwnicy i Grzesia powiedział, tak, chcę zobaczyć, gdzie wyjebałeś się z tymi wszystkimi. Pokazałem mu te schody, gdzie pierwsza stacja, Jezus upada, ja tak, upadłem, pogubiłem wszystkie te. Słuchajcie, w Wigilię miałem taką cichy dzień, miałem Marta, była tak na mnie wkurwiona. Ja to opisałem na grupie, czy na jakimś fanpage'u, bo nie chciałem tego wracać. Ja Martę jeszcze tydzień przepraszałem za to, co się wydarzyło. My się nie widzieliśmy 4 dni, ona wcześniej z dzieciakami przyjechała. I taka historia. Poszedłem, Martuś, ja na chwilkę do piwnicy. Ja nie był to dobry pomysł, robić to 23. No. Za każdym razem wracałem do domu się wysikać, a Marta z nadzieją myślała, że już wracam. Koniec. Tak. A to się ciągnęło. To był never. Po gitarze przyszedłem. No, ja na tak następnego dnia na Wigilię jechałem do rodziców i musiałem bardzo tak aktorsko tutaj. Nie wyspałem się. Reklamujemy poprzedni epizod, który jest na turbo żółtym dolarze i dobrze, że nie blokadzie wieku, że tam nie jest plus 18. Grzesiu, jeszcze jedna rzecz, póki pamiętam, jeszcze wspomnienia. Pamiętasz kobiety, które chodziły w szalu z autentycznie lisa, który zamiast oczu miał... Gdzie to chyba raz w życiu widziałem. Truchło martwe na sobie. Na pogrzebie jakiejś ciotki, klotki. To ja to jeszcze pamiętam, ten lis, autentycznie tu był kurwa lis. Jego jakąś fretkę chyba widziałem, ale wiesz, ja jako dziecko myślałem, że to sztuczne jest, że to nie jest prawdziwe. Aczkolwiek mogło być prawdziwe, nie wiem. W tej chwili nie widuję, za to widuję jeszcze jedną rzecz. Bo teraz w ogóle futra są niemodne teraz, nie? Fopa jest mega i bardzo kurwa dobrze. No tak, jakby natomiast jebać morderców zwierząt. No. To, co się widuje w takich wynajmowanych kawalerkach, to jest nadal kuchenka Ewa. Kojarzyć Ewa, jakby się im dał nazwę Mariola, Kaśka. Kojarzysz kuchenkę Ewę? Nie. Nigdy nie działał piekarnik. I nadal są w takich wynajmowanych... Ale to były odpalane na gaz? U pana Andrzeja na Bosackiej, jak mieszkaliśmy, mieliśmy kuchenkę Ewę. Odpalane na gaz? Na gaz. Taka gazowa kuchenka to była. Taka 95% polskich domów. Lodówka Minsk, w której byłeś w stanie mieć małą stację arktyczną, arctowski. Kurwa, porastało lodem. Tak, i młotkiem się to rozpierdalało, w końcu rozjebałeś zamrażalnik. Bo raz na pół roku. Ojciec, trzeba rozmrozić zamrażarkę. Nie ma nic gorszego niż kuchenka. I smród zamrażarki jest. O ja pierdolę. No dziś dziennik nie wpadł na jakiś odświeżacz do zamrażarek, żeby to nie jebało w ten charakterystyczny sposób, prawda? O kurwa, sprzedałem właśnie milionowy biznes, coś czuję. Czemu nikt na to nie wpadł? Czemu nie ma odświeżaczy do zamrażarek? Bo że są. Tam wpierdalasz 20 wunderbaumów tych choinek, kurde, i stary, wyzerujesz, nie? Ty. Wyzerujesz, kurwa, poziom smrodu. Ja o co ty mówię, bo ja ostatnio zgubiłem to, jak byliśmy w Gliwicach w tym odcinku epizodzie, lub rok temu powstał ponad. Epizod gliwicki, taki wyjazdowy. Ja tam wspominałem o jednej rzeczy. Mówiłem o tym, że moja mama, która była Mazurką, pochodziła z Mazur, jest urodzona. Bardzo irytowało ją to, że zaczęliśmy z bratem ślązaczyć. Mhm. Grzesio. Że my, jeszcze Gliwice to jest taka, wiecie, inteligencja śląska, bo jak ktoś nie wie, Politechnika Śląska jest zlokalizowana w Gliwicach. Nie w Katowicach, jak wiele osób myli. W Katowicach jest Uniwersytet Śląski, natomiast całe te politechniczne, w związku z tym ta profesura, to wszystko mieszka. Ja myślę, że ta inteligencja z tym proletariatem wymieszana powodowała, że jeszcze nie było hardkorów, jeżeli chodzi o ślązaczenie. Gliwice takie mówiły w miarę poprawną mową, natomiast bardziej te dookoła miejscowości Gliwic ślązaczyły. No ponieważ ja mieszkałem pod Gliwicami w tamtym czasie, w Pyskowicach, to mama wyłapywała kolegów, widziała, którzy najbardziej ślązaczą, widziała, że ja od nich przyjmowałem, zaczynałem tak mówić. Jak ja babci nagrałem z Kubą, moim bratem, życzenia na taśmie, takiej wiesz, i wysłałem kasetę babci. Babciu kochana, bo nie możemy w tym, jesteśmy chorzy, wyjechać i my ci tu z Kubą życzymy razem wszystkiego najlepszego. Ja pierdolę, ja to usłyszałem, ja nie wierzę w to. I moja mama, bardzo duży ukłon, że się poznał teraz na wyjeździe mrągowskim. Pozdrawiam. Wyłapywała tak, żebym po prostu nie kaleczył języka. I bardzo mało ludzi, jakieś mówiłem w owcach, tylko że jak ja się denerwuję, to Marta mówi, że ze mnie wychodzi takie, że gwarowość gdzieś tam może powstać, jak się wkurwia, czego nigdy nie doświadczy świata, ale to było takie artificial wkurwienie, a ja mówię o takim tru wkurwieniu, że z żoną się o coś pokłócę, co ty to nie mówisz? I wtedy jakieś wychodzą ze mnie podobno, że przyciągam, że mówię takim, wiesz, naleciałościami śląskimi. Ja mamę to zawdzięczam. Tak, ja mamę Łukasza poprosić o przepis na tą pyszną kapustę, która miała być zupą, ale była tak gęsta, że niemalże była już jak bigos, ale przepyszne ziemniaki z kwarkami. Pycha to było. Ja pycha tak myślałem, ale fopa będzie, chłopaki nie, będą dawać, to było. Że to ja nie jem, normalnie nie jem takich rzeczy, ale to było przepyszne. Ale pierdziane było potem. Niestety, no było. Jezu, właśnie mi się przypomniało, słuchaj, dzisiaj chyba, tak, dzisiaj, bo wczoraj graliśmy w RPG, wiadomo, pizza, nie pizza, tylko chipsy, piwo i tak dalej. 40-centymetrowa pizza, 3000 kalorii, pamiętajcie. Tak.
Ale były chipsy i piwo i w łazience zanim się ogarniam po prysznicu, nie? I legitnie, naprawdę, nie? No i jak to mężczyzna w łazience, no zjebałem się przeokrutnie. Nie, puściłem takiego bączura, że ściany się zatrzęsły. I wyobraź sobie spokoju obok. Wiki do mnie krzyczy, co mówiłeś? Ja mówię, co nic? Co? Nie, no coś mówiłeś, mówię, spierdziałem się. Co? Ja moje pierdy przybrały już mowę, nie? Nie są ci... na szczęście nie mówimy o sraniu, bo nie byłyby owce. Będę pierwsze owce bez sania, ale będzie o pierdze. Powiem, że Franek na przykład, Franek teraz... Będzie chyba. Przysiarzę ci tutaj, jak to będziesz starszy, będziesz to oglądał. Franek nie mówi pierdzieć, czy puszczać bąki, czy coś, ale ukuł własne słowo, które ja sam też teraz przejąłem, tak używam tego, prutać. A sprutałem się. Ja powiedziałem, Jezu, jakie to dziwnie, trochę cringe'owe, trochę ohydne, ale śmieszne. Ja teraz mówię, ale bym się sprutał. Kurwa. Także Franek, wszyscy wiedzą o twoim prutaniu. Tak, teraz już... I teraz wszyscy obrońcy mojego dziecka odzywają się w komentarzach. Dokon, jak ci nie wstydź, jak Franek to obejrzy, będzie miał 18 lat. Oczywiście nie wcześniej, ani nie później, tylko jak właśnie będzie miał 18 lat, to zostanie mu udostępniony, tak. Kurwa, dostęp do owiec, nie? Totalny absurd. Krzysia, niewygodne pytanie. Frania, tak. Wysyłacie Magda jako wierząca z waszej dwójki. Będziecie go do Komunii Świętej wysyłać? Nie. Z kościołem nie ma w ogóle, nie będzie miał nic wspólnego. Absolutnie. Jego jakby wiara, nie wiara, to będzie jego sprawa, więc... No tak, że starszy, tam tłumaczyłem drogowcach. Był, że była presja, ale no tak dziadkowie umarli po drodze, no takie są jakby, mój tato był wierzący, jak wiecie, no jakby presja bardzo zmalała w rodzinie, w związku z tym Jacka nie będziemy ani chrzcić, ani nie będzie miał komunii, natomiast dostanie ekwiwalent tego, co ty, tak? Jakby ja z tym nie mam problemu. To trzeba wyrównać. Grzesio, ty szedłeś do komunii świętej, tak. Nie? Ja też. I słuchajcie, pamiętam jedną rzecz, która mi się ostatnio przypomniała, zajebiście, kurwa. Pamiętasz liczenie grzechów? Że było coś takiego? Tak. Spowiedź? Tak. Ile dokładnie grzechów, tak. Ksiądz chciał wiedzieć. Słuchajcie, ja liczyłem, ile razy skłamałem miesiąc przed komunią. Ja przychodzę do księdza, otwierałem taką karteczkę i tam były takie wykreślone, poprawione. 27 razy skłamałem, ksiądz. Tak dużo? Słuchajcie, ja liczyłem grzechy, że przeklnąłem 5 razy. 5 sobie wpisywałem. To nie jest szydera akurat, bo jeszcze wtedy ja byłem takim, jak dzieci, no każdy wierzył gdzieś, tak? Tak, był miał tak, ten moment. Tak. Od tego nie ucieknę. Z tego się wyrasta. Ja serio to brałem bardzo tak. Prawdziwie, że jest jakiś taki facet, kurwa, w brodzie, że on mnie tam sztuknie tym palcem, że ja zjebałem, on cały czas widzi, co ja robię, ja się tak triggerowałem tym, ja pierdolę. Bardzo to zdrowe psychicznie jest, nie? Tak, to bardzo, jest, kurwa, chuj zdrowe. Bardzo. I słuchajcie, jak ja chodziłem i nagle okłamałem kolegę, kurwa, brałem zeszyt, sobie odnotowywałem, że go okłamałem. Poczucie i że to będę musiał powiedzieć, kurwa, ciągły. W spowiedzi przed tam, bo czekaj, ta spowiedź, kolejnym dziadem, kurwa. Ta spowiedź, ona następowała raz przed tą komunią, chyba pierwszy raz, tak, nie? Że, tak. Że nic czegoś nie popierdoli, bo już tego dokładnie nie pamiętam. Ja miałem wszystko, kurwa, wynotowane. Te grzechy. I oczywiście nie było takich, że zdradziłem żonę, czy coś tam, kurwa, nie wiem, dwa. Nie było takich tych. Ale te kłamstwo, przekleństwa, coś tam było, ja jeszcze. Ja miałem, że kłamałem rodzicom, przeklinałem i kłóciłem się z bratem. I to były moje... Tak, kłótnie tak. Jeszcze. Tak. Korzystałeś z diety pudełkowej może? Tak. No, jak miałem odwagę. Ja nie wiem, dlaczego ja tyję bardzo na wiosnę. Ja nie tyję w zimie na przykład, tylko jak zaczyna się wiosna, między marcem a majem, ja sobie w maju uświadamiam jakąś ulaną świnią, w maju się za siebie zabieram. Ja codziennie chudnę, już sobie uświadamiam. I chudnę do mniej więcej lipca, jak już wiem, że jest urlop. Że próbuję summer body. I teraz słuchajcie, próbowałem diet różnych pudełkowych. Diety pudełkowe są pod jednym względem przejebane, że ja na przykład wolę tak, zjeść sobie śniadanie i potem zjeść, tylko nie już późną kolację, nie? Czy taka 17-18, mimo że ja siedzę do północy minimum, jeśli nie kładę przed północą. Cześć, ty wcześniej kładziesz się. Ja 21:37. Nie, 21:30 się kładę. Ja mam tak wcześniej niż o północy nie pójdę. Jak kiedyś zarywałem noce, ale teraz już tego nie robię. Absolutnie. A ja jestem nadal nocnym Markiem, chociaż kurczę, Marta mnie tak utemperowała. Ostatnie dwa lata wyrównałem, to kładę się raczej północ, maksymalnie do w pół do jeszcze z telefonem. Nie dalej niż o pierwszej się kładę. To ja ekranu przed snem unikam z godzinę minimum, żeby nie patrzeć w nic. No, a ja jestem tym zjebem, który to robi i poprawię się, obiecuję. Ja wolę wstać o 6, bo... Żono moja, jak to oglądasz, to... Bo wolę więcej rzeczy porobić. Na przykład teraz my, wiesz, chodzimy na te długie spacery z Wiki, sobie tam na Komiut zainstalowałem sobie apkę. Lokowanie. Nie, ale zainstalowałem sobie jakąś tam apkę i spisuję sobie te spacery i to mnie motywuje, nie? Żeby te... 3-4 razy w tygodniu, żeby pójść na ten 5-kilometrowy, 6-kilometrowy spacer, nie?
jebnąć. Co mnie wkurwia w tej diecie pudełkowej? Tak. To jest 5 dań. Jakby, no. Ja słuchajcie, zacząłem dietę pudełkową 1800 kalorii. Ja konsekwentnie... Bardzo kurwa, nisko, bardzo mało. Nisko, bo to znaczy przy moim indeksie. Ja mam takie BMI, że potrzebowałem 1800, żeby zrzucić. Tych rzeczy 200 minimum byś miał. 2100 no, musiałbyś mieć. Tak, tak. Chcę się go powiedzieć, że pizza 3000 kalorii, żeby ją spalić 1800... Dobra. Ja się znam, potrzebuję 10 km, żeby... Ja wpierdolę pizzę czasem. Jest dzień grubasa, jak jesteście na diecie, nawet jak się odchudzacie, to jest coś takiego. Ja was pocieszam, grubasy, które macie z tym problem, albo ludzie szczupli, którzy uważają, że są grubi. Ja już mam ten problem, że nie wyglądam może na grubasa, ale mam kurwa bęben paskudny. Skinny fat, tak zwany. Mam przejebany bęben, którego nie mogę zgubić, nie mogę na siebie patrzeć, jak mi brzuch wystaje. Niestety. Nie, ja lustra wszystko zdemontowałem w mieszkaniu. Bo jestem wampirem. Czemu lustra sprzedawane są jako nowe, a kiedy kupujesz, wszystkie wiadomo, są używane. Że jest używane. No, short tricks. Ale Grzesio, słuchaj, tak, dieta pudełkowa. Tak. Dieta pudełkowa, że musisz ich zjeść 5 sztuk. Ja no słuchajcie, po diecie pudełkowej czułem się tak, jakbym był wpierdala, jadłem najwięcej jak mogłem. Ja wcale nie chudłem. Ja uważam, że w ogóle oszukują na tych dietach. To też. Ale to dużo było tam kontroli. Więc znalazłem dietę, że były 3 pudełka. Nieważne, no już tam różne ten. Ale zdarzały się takie dni, że gdzieś tam musieliśmy wyjechać z Warszawy. Ci dostawcy pudełkowi dostarczali dietę, więc dzwoniliśmy do rodziny. Mamy tam Maćka, wujek Marty. I wujek przyjeżdżał, brał te diety i przychodzi ciotka, wchodzi do tego, do kuchni, a Maciek tak, słuchajcie, w garze ma wrzucone kurczak, coś tam, teriyaki, do tego ma coś dziwnego ze śniadania, jakąś rybę i właśnie jest w trakcie wrzucania, uwaga, szarlotki, bo tam też w tej diecie są, tylko to są bardzo niskokaloryczne. I on tą szarlotkę prawie wrzuca, a ciotka, co ty robisz? On myślał, że to polega na tym, że on musi wszystkie 5 dań wymieszać, kurwa, w tym garnku. Wyobraźcie sobie. Czy to jest rodzina? Tak, bardzo, bardzo blisko. Maciek jest specyficzny, to bardzo. Nie obrażę. Masz napisane sernik. Grzesiu, nie mów, tu mam napisane. O nie! I słuchajcie, Maciek, to serniczek. Dobrze, że to jest moja mama, ogląda owce. Okazało się, na tym właśnie tej zupie kapuśniaku z ziemniakami, kartoflami, jak to u nas mawiamy, bardzo ze skorkami. Dobrymi. Słuchajcie, wyszło wtedy, że moja mama mówi, a bo ja też oglądam, ja cię kojarzę, Grzesiu. Ja tak zamarłem, mówię, jak to kojarzysz, skąd kojarzysz? Przecież każdy mnie kojarzy. A mama mówi, a bo ja czasem oglądam Czarne Owce, żeby sobie przypomnieć, jak ty, Łukasz, postrzegasz tą młodość, jak ty to widziałeś, bo to jest bardzo ciekawe, jak ty to percypujesz, a jak ja to widziałem, tak, nie? Ja wtedy, kurde, ja byłem przekonany. Ja wiem, że mama parę odcinków wybiórczo oglądała. Nie widziałem, że on tak skrupulatnie to ogląda. Że tak wyszło na to, że Grzesia kojarzy. A ja wiem, że ostatnie odcinki dotyczyły mojego taty Nierzęce. Ponieważ moi rodzice są rozwiedzeni, to mama mogła tak czujnie oglądać. Dlaczego on tego Zbigniewa tak, kurde, wspomina dobrze i ten? Ja go nienawidzę, nie? To jest coś jak, kurde, relacja z, wiesz, z byłą żoną, nie? Na tej zasadzie. Jak widzę, że trzymasz szklankę na laptopie, która się tak buja, to mam taki trigger. Mojej żony. Jezus Maria. Marta, nic ty się... Grzesio, nie pierdol. Nie, oczywiście, żeby się nic nie stało, to... I słuchajcie, i ten Maciek stoi, o, dokańczam, z tym serniczkiem. Co ty robisz, nie? A on myślał, że to wszystko trzeba zmieszać. I uwaga, on dwie diety wcześniej zjadł z dwóch poprzednich dni, bo my wyjechaliśmy na taki dłuższy weekend z piątkiem zahaczający. On to wszystko wpierdolił. Ja tam zawsze, jak ktoś był na takiej diecie, to on wie, jedno z dań, czyli najczęściej podwieczorek, to jest zawsze takie deser, taki tak, deser to jest najczęściej, tak, podwieczorek. To on dwa dni wcześniej wszystko mieszał. Maciuś, ja cię pozdrawiam, to jest serdecznie, nikt cię nie ma. Ja w imieniu widzów i swoim też muszę się absolutnie zapytać, bo czy to jest naprawdę legitna historia? No jest chuj prawdziwa, zresztą w owcach nie ma nieprawdziwych historii, nie jesteśmy stand-upem. Nie, okej, okay, ale to brzmi tak, wow, jeszcze zmieszać to w garze. Najśmieszniejsze potem są właśnie to, kiedy my jesteśmy, niby wyjdziemy z tego i ty to osadzasz i potem jest takie, kurwa, ta prawdziwość. Ty stary dziady, czekaj, co to było? Kurwa. Ale wali, Grzesio, dolałbyś? Drink, jaki drink? Dać ci tego na poniu, tak? Soczku. Tak jak ten mem z tym bacikiem. Tata pachnie tak samo. Ja też ten damski mem taki. Grzesio, słuchaj, bo ty dużo tych scenariuszy piszesz, nie? Tam, no, tak wygląda moja praca. Słuchaj, mieliśmy taki epizod, scenariusz na film, który nigdy nie powstanie, że nie spełnisz tej życiowej
swojej nadziei na to, że wyprodukujesz film, bo masz jakiś koncept na scenariusz. Więc jakby ja go podaję, bo jak ktoś go zrealizuje, to zawsze będę powiedzieć, a to było moje. Ukradliście mi pomysł. Ja wymyśliłem, słuchaj, jakbyś miał, ponieważ monitorowane jest wzbogacanie uranu, planeta jest cała obserwowana, jeżeli chciałbyś unicestwić ludzkość, miałbyś takie marzenie, że ludzkość się tak kurwiła, system cię upodlił, zniszczył, uważasz, że ludzkość nie zasługuje na to, ale jesteś turboekologiem, chcesz ludzi zniszczyć i chciałbyś wykonać manewr, w którym niszczysz planetę. Nie masz dostępu do broni jądrowej, nie porwiesz bota z bronią nuklearną, które by skasowało za pomocą tsunami Ameryki, Ameryka by odpaliła głowicę. Są różne wizje. Jakbyś chciał rozpierdolić planetę? I stary, ja wymyśliłem, że wiesz, są te obserwowane planetoidy potencjalnie, które zagrażają Ziemi. Jakbyś po cichu, jako taki astronom, miliardy byś się, nie wiem, tam dorobił, jak taki Musk, byś wysłał sondę kosmiczną i Musk wysyła tą swoją Teslę w kosmos. Ludzkość się cieszy, że ludzkość dokonała takiego postępu, a nikt kurwa nie wie, że ten chory psychopata wysyła ten samochód w kierunku obliczonej z precyzją matematyczną asteroidy, w którą ma uderzyć tak, żeby o nanometr zmieniła trajektorię i po cichu zaczęła zagrażać Ziemi, żeby skierowała się w Ziemię. Oto sobie kurwa, on sobie wybrał z miliarda różnych opcji. Jak się to skończy? Grześ, dopisz mi tam zakończenie. No wyślą Bruce'a Willisa z afazją, który rozpierdoli to atomówką. Tylko wiecie, takie preludium do tego, żeby to nie było tak, że kopiowane jest ten. Jak można by było tanio unicestwić ludzkość, nie? Za pomocą takiego zabiegu. Tak sobie myślę. No to nie jest tanio, kurwa, no trzeba mieć multimiliardera w postaci Elona Piżmo, kurwa, no więc... No i drugi taki typowy, Grześ, czy to było pojebane? Dobry pomysł, znaczy, czy nie? Nie miałem się to skończyć, on jest głównym bohaterem dobrym. Ale nie wiadomo, czy on się dobrze... Jakby był Larsem von Trierem, to bym to skończył tak, że to przyjebie w planetę i może była... Samo ruchanie i wszędzie kutasy. Jak się nazywa ten film, gdzie ten z tym księżycem sobie porównywał? Taki zajebisty... Ja pierdolę... Gwiezdne wojny. Nowa nadzieja. Nie ta produkcja, zupełnie. I drugie, motyw tego, że my chcemy kolonizować Marsa, że Mars kiedyś był płodny, że miał kiedyś atmosferę i tak dalej. Że to wszystko się wyjebało. Z tym, że na Marsie kiedyś istnieli ludzie i ludzie wysłali siebie na Ziemię i Ziemię zaludnili. Tak, że my jesteśmy kolonią. My tego nie jesteśmy świadomi, że te wszystkie azteckie przepowiednie, te piramidy w Egipcie i tak dalej, Mars był preludium, a my jesteśmy kontynuacją rasy. Tak. Ja idę o zakład, że to już było, natomiast ja nic takiego nie oglądałem, ani czytałem. Także, okay, wszystkie koncepty postcywilizacyjne, mówiliśmy w kontekście wychowania przez wilki. Uwielbiamy, znaczy, ja uwielbiam. Koncept. Ja strasznie lubię. Tak, odkrywania zeszłych technologii, które nie są... Mało tam dostaniecie mindfuck w tym serialu, bo nie będziecie wiedzieć, że to się działo przed ludzkością czy po ludzkości. To jest chyba najbardziej... Tak jak nie wiem, czy graliście, może część z was grała w numerie Tides of... w Torment Tides of Numenera. Tam właśnie cały koncept gry polega na tym, że jesteśmy osobą, która wychowuje się w cywilizacji, która jest postcywilizacyjna od kilku innych cywilizacji, które były tysiące lat wcześniej i nie rozumiem w ogóle ich technologii. Ta technologia jest na pograniczu magii, bo byli tak bardzo rozwinięci. No bardzo fajny koncept. Wyobraźcie sobie, że wykupujemy teraz artefakt, który ma 50 tysięcy lat i potrafi, nie wiem, kurwa, przenosić się z miejsca na miejsce, nie? I nie wiemy, kurwa, jak to działa. No fajnie, by coś takiego było. Jakbyśmy teraz na Marsie znaleźli na przykład, że jest komora jakaś, kurwa, do przenoszenia ludzi z miejsca na miejsce i są znaki ludzkie, tak? I o kurwa, czy my tu już byliśmy? Czy my stąd jesteśmy? Mózg rozjebany. To by było zajebiste. Grzesio, śnieg pada, bo my tu jesteśmy na poddaszu. Wszystko się odbija, nie wiem, nie widzę. Słuchajcie, jakbyście kiedyś, jak w Stanach Zjednoczonych była ta taka turbo zamieć, jeżeli w samochodzie będziecie chcieli, myślicie o tym, że zużyjecie całe paliwo, bo utkniecie w zaspie. Ja teraz tu wam mówię, nie róbcie tego, że wyłączycie silnik i nie będziecie w stanie uruchomić samochodu. Tylko zostawcie na biegu jałowym. Bieg jałowy, sprawdźcie to sobie w internecie. Nie zużywa praktycznie paliwa. Nie, że w nieskończoność. Jeżeli się wpierniczycie w turbo zaspę, mielibyśmy jakąś anomalię pogodową. Żebro ci wypada. Rwa kulszowa wypadła. Mój odbyt przeszczepiony. O, nie było o tym w owcach. I wypadły. Grzesio, cynk, odhaczone. Myślałem, jak to wpleść. Tyle historii. Nie było śmieszniej, to była moneta i wypadła mu z dupy, nie? Jakby... Ale bieda w tym. Żrebilon, tak jest źle. Tak, żeby się wyjdzieć z samochodu, to wyjdźcie. Jeżeli macie elektryk już wam zdech i już nie żyjecie. Ale jeżeli chcecie wyjść, wyjdźcie z samochodu, rurę wydechową przeczyście, żeby nadal, bo to może być bardzo turbo, już w Stanach, Grzesiu, metr kurwa napadał jak tam widzę, godzinę. Machasz ręką i prawie wszystko się wylewa. Ja
po prostu nie mogę, no nie mogę. Ta kola jest taka... Ona jest stabilna, ty jesteś stabilny. Ach, przypomina się, nam się ten live. Kojarzysz takie coś jak Silent Disco? Tak. Byłeś na tym? Nie. Kurwa, byłem na tym, stary. Byłeś naprawdę? Stary, byłem. Bo przyjechał do mnie mój kolega z ławki, Gryzi, bardzo cię pozdrawiam. Taki turbo przyjaciel. To już wiesz, rozumiem, czemu. Jak ty masz taką relację z Kuską, mniej więcej ten ma taką, wiesz, z Gryzi, nie? Że to jest taki gość... Też się którego... ruchacie? Nie. Nie, a, ale, to nie ta sama relacja. Ale kurwa, Luki to jest, no i w chuj, no taki, taka przyjaźń. Bardzo też nasze panny się ze sobą dogadują, no zajebiście. I nieważne, dzieciaki też. I Gryzi w Kato mieszka, Katowicach. Przyjechał do Warszawy. Kurwa, okej. Przyjechał do Warszawy i mówi, Skalion, weź mi gdzieś tam, bo to ksywa ze średniej. No jakąś imprezę chcę odreagować, że tam kurwa nic się nie dzieje na Śląsku, ja w ogóle mam mało okazji, żeby się najebać. Po pierwsze w ogóle chciał się przejechać metrem od Powiśla w lato. Szliśmy w kierunku Łazienkowskiego mostu. Zaliczaliśmy po kolei Jagermeister. Jagermeister. Tak, tak, tak. I doszliśmy aż do Łazienkowskiego, gdzie było jakieś licho. I patrzymy, ludzie tańczą w tych słuchawkach, nie? I tak, 90% ma takie przy słuchawkach czerwoną lampkę, 10% ma kurwa zieloną i jeszcze była chyba niebieska, że tam już jakiś mikroprocent. Czego słucham? Słuchajcie, i ludzie, niesamowicie, stary, jestem w szoku, głównie młodzi ludzie, niesamowicie, zajebiście ten tłum, nieświadom tego, bo byli odcięci od siebie, bo to jest, słuchawki macie tak, że gra wam to dicho, oni bardzo dobrze po angielsku śpiewali, stary, ja byłem w chuj zaskoczony tym, musicie teraz mnie zrozumieć, mój szok, że jak na przykład leciał tam Bonnie M, to nikt naprawdę z dobrym akcentem ten tłum to śpiewał, stary. No zaśpiewać Daddy Cool 10 razy pod rząd, to jest C1 kurwa poziom co najmniej. 10 różnych takich zrandomizowanych, znowu różnych rozrzuceni po tym tłumie. Na moje oko z 300 osób. Young Leosie, szklanki. I słuchajcie, i byli tacy, coś tam, oddajcie nam, jak będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Coś ona tam takiego śpiewa, pojebane. Oj. Nie kapnęło. Ale dresy ktoś będzie musiał wybrać. Oj, mam nadzieję, że Łukasz sam robi, panie. Nie, masz tu łazienkę na poziomie? Mam, ja też muszę, Grzesiu. Możemy spauzować, jak chcesz. Bo jest bardzo... Czy możemy spauzować, drodzy widzowie? Możemy iść się wyszczać? Czy nie puszczacie nas? I kolejka, Grzesiu, do kibla się zrobiła. Naprawdę byłeś na samym disco? Byłem z Gryzi właśnie. Stary, przypadkiem, nie chciałem tam iść świadomie. No, jak śmiesznie. Słuchaj, i jeszcze... Gdzie to było? Wpłacacie kaucję 20 zł. Jak idziesz między Łazienkowskim kierunku Poniatowskiego, to było tam są te boiska do siatkówki plażowej. Tak, troszeczkę przy tym rozwidleniu, gdzie taki żołnierz radziecki jest na tym, na taki słupie z żołnierzy. O kurwa. Wigilia ateistów. Wow. I tam byliśmy i chcę wam tylko powiedzieć, że skończyło się tak. Gryzi zapłacił w ogóle kaucję. Jak taki boomer się czułem, nałożyłem to i patrzyłem, którzy ludzie. Mówię, patrzę, nie spodziewałbym się, nie wiem, tam, że panna po prawej tańczy do czegoś. Fajne to jest, kurde. Polecam wam i jest niesamowite, że to jest totalna cisza. Wszyscy ludzie w wielkich takich nausznych, bo to są takie nauszne słuchawki. I jest wielka dioda, która pokazuje, że na przykład widzisz, o, ta panna nagle tańczy do jakiejś piosenki, do kawałka, który ty kochasz, uwielbiasz i może złapiesz z nią flow. Fajny stopień wtajemniczenia tego, żeby randkować, żeby kogoś znaleźć, żeby sobie znaleźć tam drugą połowę, nie wiem, zagadać do kogoś. Przyjść, że ona tańczy też w niebieskim i to jest jakaś niszowa melodia. Słucham Dire Straits, a ty? Zenka! Satan. No, widzę tutaj duże pole do popisu, tak. Ja czasami mam tak z Wiki, że siedzimy na przykład wieczorami obok siebie i często gramy razem. Coś siku. Tak, dobrze. Często gramy razem, a czasami mamy też takie wieczory, że i to nie jest, że są ciche dni czy kłótnia, tylko po prostu mówimy, słuchaj, no, ja chcę pograć w to, ty chcesz sobie pograć w cywilizację. Mówimy na słuchawki i każdy sobie słucha czegoś innego. Zajubisz, siedzimy. Szczerz z lasera, ja pogadam. Ja mam gadane, ja prowadzę vlogi, ja jestem youtuber. Moi drodzy, byliśmy ostatnio w Mrągowie. I poszliśmy w Lidlu, żeby zrobić zakupy. I ja poszedłem do kasy samoobsługowej i zrobiłem swoje zakupy w jakieś, nie wiem, 8 minut. I resztę na wypiździe przeczekałem przed sklepem, ponieważ towarzystwo tutaj, Robert i Łukasz, zajęło im to dużo, żeby... I co ja chcę jeść na śniadanie? Co ja chcę zjeść? No nie wiem, kurwa, jajka i kanapki, ja pierdolę. Starzy ludzie, stare chłopy nie potrafili sobie zakupów zrobić w sklepie. W każdym razie, no, Łukasz dotarł do kasy i spotkał widza.
i który tam chyba zagadał Łukasz, by to lepiej powiedział, że miałem nadzieję, że pan podejdzie i będzie w kolejce, coś tam na nieistotne, w każdym razie nawet w Mrągowie w Lidlu znajdzie się widz, co jest oczywiście bardzo miłe i bardzo na propsach. Ja to zawsze bardzo lubię, jak jestem na jakimś totalnym gdzieś końcu, może nie Polski, tylko mojego zamieszkania gdzieś w innej sferze w ogóle geograficznej i ktoś się absolutnie randomowo znajdzie, kto jeszcze zachowa ten profesjonalizm obsługi, że zrobi, wykona to, co ma zrobić, absolutnie nie daje po sobie znać, po czym mówi Piątek albo Czarne Owce. Nie, to jest zajebiste. Bardzo, bardzo propsuję. Ostatnio w moim życiu absolutnie nic się nie dzieje, więc nie jestem w stanie wymyślić tych historii na spontanie, bo wszystkie dotyczą Franciszka. Powiedziałem o tym Mrągowie, nie? Tak. A, nie, wiem już też, co chciałem powiedzieć. Chciałem tutaj wszem i obec powiedzieć, być może Łukaszowi się to nie spodoba do końca, jest 98% szansa, że to wytnie, ale muszę wam powiedzieć, że byłem świadkiem jego gry w Golden Axe'a i jest chujowy w tą grę. Oczywiście, że... I chciałem powiedzieć jedną rzecz, że jestem bardzo dobry w Golden Axe'a, na pewno najdalej doszedłem z całej tej i chcę wam tylko powiedzieć, kurde, pokrótce obronię się, że dwa razy do przodu każda postać biegnie. Mi to działało. No, mi działa. Mi to nie działało, bo mam palce z gumy. Jeżeli mam twardszego pada, akurat w tę grę, na PC-cie, nie zawodzę. Chodzi o to, że dwa razy przód... Ja myślę, że każdy mężczyzna, który ma twardszego pada, to nie zawodzi, bo robi dwa razy w przód. Dobra, ale biorę na klatę, słuchajcie, nie mam z tym problemu, Grzesiu, przyjmuję na klatę, biorę... Nie, no bo śmieszę się, to polecam mój wyjazdowy vlog do Mrągowa, bo tam jest kawałek tego. Bardzo mi się podobał twój komentarz, jak wam idzie, panowie? Spierdalaj, Grzesiu. Kurwa, to twarz, kuska napierdalająca się toporem ciebie. Jakby kolegę z drużyny. Ja byłem Karłem. Czy ty byłeś Karłem, czy on wojownikiem się napierdala? W którym walczycie o te takie mikstury, które mają wam napełnić magię i mają zupełnić życie. I w tej chwili ja z moim bratem zawsze traciliśmy życie, gdyż my się napierdalaliśmy o te mikstury zamiast... podzielić się tym łupami i zawsze była kłótnia i foch był taki potem, jak się grało w kolejny level, szczerze mówiąc, że ja próbowałem własnego brata za... O wiele lepiej mi się w tą grę grało na joysticku jednak, robić te ruchy wszystkie na joysticku? No. Ja pierdolę, jak podskakiwanie i bieg w lewo, w prawo, nie podpisuję się, najlepiej mi się na tym grało, nie wiem o chuj chodzi, ale soczystość, fajność, kurczę, taka miodność tej gry największa była na fliperach. O chuj chodzi. Na tym arcade'zie takim prawdziwym, gdzie wrzucałeś monety, leciłeś na tym hajs. To było ten certek taki. Ona świecący się taki. Przynieś mi wypłatę twoich rodziców. To tak jak... jak ta gra się nazywa? Formówka 2D, bardzo taka... dużo się działo bardzo. Metal Slug. Tam, to, na no, ja wiesz, grałem potem sobie na PC-cie w emulatory, jak patrzę, ja pierdolę, no fajnie, no grafika i tak dalej, ale coś miały te kineskopy w salonie gier, że to było tak miodne i soczyste, może, nie wiem, ta gałka, wciskanie klawiszy i tak dalej, zupełnie co innego. To, że w ogóle się tak zastanawiałem, jak dobrze, przepotężnie zbudowane były automaty, że ta gałka wystawała, były te dwa klawisze i wytrzymywały taki napierdol, takiej ilości ludzi, szanuję, którzy całym ciałem się przechylali na tym, napierdolali te klawisze. Kupiłem sobie tego pada i go rozjebałem po dwóch dniach, bo do symulatora, taki z tymi tak, kimi. Tak. Go, kurde, klawisze gałką, klawisze odpuszczają w tych wszystkich nowych produkcjach, umierają po zbyt dużym uderzeniu. Tam był takie napierdalanie w twój gałek. Kochałem arcade'y, kochałem takie właśnie platformówki, te napierdalanki, Cadillac i Dinozaury i Punishera. Wyjebałem na to. Ja chyba o tym mówiłem kiedyś, że na kolonii, kurde, straszną forsę na tym wypieprzyłem w kosmos, nie? Już czuję, jak Wiki dzwoni i już mówiliście o tym! Mówiliście o tym! Tak! To Wiki zawsze jest tutaj... Grzesio, odcięcie, żebyśmy zmienili baterię, dobra? Tak, ja się pójdę odlec. Grzesio, ja tak cię zapytam, co myślisz o ptakach? O, okej. Okay. Wow, pewnie chodzi ci o gołębie, które nie są ptakami, nie tylko latającymi szczurami. O ptaki. Dokarmiam ptaki co zimę. Mam. Chciałbyś być ptakiem? Ptakiem? Czy chciałem być ptakiem? No chyba spoko. Kto ci zagraża? Mam proste kości na potęgę. Na pewno nie chciałbym być gołębiem. Szarym, kurwa, kałużopijcą. Dziękuję bardzo. Dokarmiam ptaki. Tak, w tym smogu, kurwa, latać, zajebiście. Dokarmiam ptaki zimą. Kocha Kraków.
kompletnie wyjebane. Kupuję karmę, dbam o te małe ptaszki, nienawidzę tych jebanych gołębi. No ptaków nie zjadam. To nie jest ten biały ptak pokoju przez gołębiarzy hodowany. No nie, ten gołąb. To jest ten szczur latający, roznoszący kleszcze. Bardzo, bardzo lubię na Mazurach, wiesz, wyjechać, siedzieć na działce, pisać scenariusze, jak słyszę to ptasie radio. To Brzechwa, nie? Pisał. Tak, zawsze mnie to bawiło, że wszyscy ludzie mówią, że o, na łonie natury jest taka cisza, co jest absolutnym zaprzeczeniem, jest dokładnie na odwrót. Na łonie natury jest głośno, tylko cicho. W sensie... Tak. No jest tam... Jest duże natężenie różnych dźwięków, ale niska amplituda, nie amplituda, tylko poziom nagłośnienia jest niski. Gęstość akustyczna tego tak, jest bardzo jest, niska. Bo jest i szum lasu, i wiatr, i liście. Jakby chrząszcze w lato. Tak o tak, tak, tak. Ale to wszystko też nie jest zagłuszające, tylko jest zawsze przyjemnym tłem, bo jakby była absolutna cisza, to byłoby trochę creepy. No nie, no ptaki spoko, latają elo. Obszczałem, przepraszam bardzo, ja nie wiem, czy to widać na kamerze, pewnie widać. Ja próbuję pobudzę o takim pięknym ptaku, a ten kurwa woda. No bo woda, myłem ręce, woda prysła i teraz wyglądam, jakbym się zeszał w gacie, no. Kiedy ja na owcach, nigdy się nie zeszedłem w gacie. Co najwyżej się zesrałem. Może szczanie jest bardziej marketingowo ten. Jak może to wygląda, lepszy tag będzie szczanie niż sranie. Może owce powinniśmy rebranding zrobi na szczanie. W ogóle o tym, że się oszczało. Jak daleko uciekliśmy od głównego meritum, kurwa, jakim są fekalia. Wow. Przyleciała papuga do nas. Tam taki gatunek papugi, która nie mówi, nie jakaś ara, tylko jest jeszcze druga taka bardzo pospolita papuga. Nie pamiętam. Myślę, że jest więcej niż dwie. Jest pierdyliard, ale takie najbardziej pospolite, jeśli chodzi o hodowców polskich. Przyleciała do nas do ogródka, w segmencie. Marta, Łukasz! Dziki ptak w naszym ogrodzie. Chyba papuga, ona może być warta wiele. Wiesz, takie pierdolę. Wychodzę i zielone takie coś. I tak widać, że zamiast lecieć dalej, to skacze nam po tym, po ogrodzeniu, nie? Tam gdzie nagrywaliśmy owce w ogóle takie, kiedyś wakacyjne dwa lata. Co powiesz? Ja, Marta, pójdę potem. Taką klatkę. Fotogeniczny. Po strzelbę, kurwa. Poszedł trutkę. Zwabiłem tą papugę jakimś jedzeniem. Zaczęło się, kurwa, hyc, złapałem. Wzięliśmy ją do chaty, przełożyliśmy do kartonu, z kartonu, szybko dzwoń na Eliksa, trzeba załatwić klatkę. Załatwiliśmy klatkę, zostawiliśmy na poddaszu. W ogóle zero, nic się nie działo. 5:40, takie coś. Tego się nie da opisać. Jakby alarm w banku, stary, jakby ktoś kradł całe zasoby NBP, złota, nie naszego. Taki rozpierdol. Wchodzę na górę, się okazało, że... że to był zacząłem kruk, zgooglować, kurwa. Zacząłem zgooglować, tego nie kruk. Jak w tym skeczu z myśliwym. Pomalowany. To nie był lis. Zielono. To był, okazało się, że to był pies. Spider-Man. Zaczęliśmy rozwieszać ogłoszenie tam na forum, że złapaliśmy papugę. Nikt się nie odzywał i potem przyjechał koleś, który niedaleko prowadzi sklep ogrodniczy. I on przyjeżdżał pierwszy co, dziękujemy za przytrzymanie papugi, ale oczywiście dam państwu stówkę za tą klatkę, tam za wszystko zabrał. Nawet jakoś nazywaliśmy Aleksander, bo Aleksandretta. To jest ta rasa, Aleksandretta. Niesamowite, że... Przypomniał się, Aleksandretta się nazywa ta rasa. Grzesiu, przepraszam, one są całe zielone. I słuchajcie, on u nas był dwa dni i sobie zaczął wyżerać pióra. Jak się przyjął ten koleś, papugi mają depresję, nie wiedziałem o tym. Tak. I Aleksandretta muszą być razem. Tak. I on na dodatek... A to nie rozłączka była. I teraz ten facet przyjechał i facet nam powiedział, że on miał jakąś artystkę warszawską, piosenkarkę, która się powiesiła. I on przeżył jakąś traumę, w ogóle babka samobójstwo popełniła. I ten ptak był zaadoptowany do jakiegoś innego grona ptaków i te ptaki go odrzuciły w tej klatce. On, wiecie jak ptaki, że one nie zawsze te papugi się pokochają. Mogą zajebać drugą papugę, są bardzo brutalne, nie? Jak zwierzęta, czubówna to czytała tak aksamitnym głosem, a tak naprawdę to była rzeź, to był holokaust tych zwierząt, kurwa. Niech ktoś teraz weźmie jakiegoś, nie wiem, OBS-a, Streamlabsa i znajdzie w odcinkach sprzed 10 lat, kiedy ja mówię o swojej papuszce nierozłączce znalezionej na balkonie. Co ty pierdolisz? Było to w owcach. Było to w owcach? Tak samo znalazłem papugę, która była w klatce. Zawołam Martę, żeby poświadczyła, że to się odbyło, że ja tego nie wymyśliłem, bo kurwa się inspirowałem. I to jest niemalże dokładnie ta sama historia. Dobra, bo na Lazurowej przyleciała papuszka nierozłączka niebieska, a kupiliśmy kupiliśmy parę do zielonej. Mój brat złapał ją w szmatę. To była historia z tym, że ona się okazała, że potem parę lat później umarła. A tego nie było w owcach. Było. Dziadek świętej pamięci mojemu ojcu mówił, że to jest ta sama
Papuga kupił nową taką samą, bo ta zmarła już parę lat temu. Za papugi. Pijemy za papugi. Zajezione na dziko i przygarnięte. Ty w ogóle przyjechał, bo był taki cymcy-rymcy opowiadaczem. W ogóle się okazał fan papug. Bardzo dużo. Fan czego? Papugowy taki świr. Fan papug. Papug? Papug. Myślałem, że papu. Nie, że papu. Wpierdala papugi. Pyszne, tylko mają chrząstki. I on opowiedział taką historię, że te aleksandrety podobno trafią powtarzać dźwięki. I pierdolca dostawał kiedyś, bo jedna z papug nauczyła się naśladować kapiący w domu kran. Ona tak to robiła, że oni byli w stanie zasnąć. Bo mało tego, skubana w takcie co do sekundy. To nie tak, że ten, tylko ten kran kapał z dokładnością do nanosekundy, kurwa. Kapał. Dostawali świra, wiesz, zapałki w oczach. Nie chodzili po tym i doszli do tego, że to papuga tak robi. Ale trolling. No, ja pierdolę sobie stary. Papugę, kurwa, która całe dnie słucha TVP Info i nagle w środku nocy... Kurwa, nie no, no idzie, dlaczego, idzie ochujać. Dlaczego Budapren wziąłeś? Kurwa, co o chuj chodzi? Budapren, kurwa, ten człowiek jest jak lutny w lato, kurwa, on się rozpuszcza, ja pierdolę. Tak, twarz mu kurwa, odpada, ja co tylko tam czekam, się jak on mówią starym, odpadnie twarz i się okaże, że jest jaszczurem. Terlecki, kurwa, szkielet taki. Pamiętasz V, ten serial, że się okaże, że takim jaszczurem, który przyszedł ludzi ukraść, kurwa. Czy coś kurwa, zdobyć, ja pierdolę, ten człowiek jest na wpół zmazany gumką już, bo jest był błędem. Kurwa. Co cię wkurwiło? Tyle? No, tyle. Chcesz mi powiedzieć, że ten program, którego korem... Wiesz co, oni czekali tak długo na nowy odcinek, że myślę, że już jakby lećmy z tym. Nie przeciągajmy, nie wkurwiajmy, żeby nie było ich wkurwienie, że tyle czekają na owce. Słuchajcie, śpieszycie się bardzo szybko, trzeba wydrukować coś, siadacie do kompa. Inaczej, wracacie szybko do kompa, włączacie jeszcze raz, muszę coś wysłać, bo ci z klatki schodowej ściągnął pracownik, mówi, dobra Łukasz, bo muś mi tego PDF-a. Dobra, wracasz do domu i w tym momencie otwierasz laptopa i... aktualizacja. Okej. Okay. Gdy się zderzyłeś się z tym? Nie, aczkolwiek współpraca z drukarką ogólnie jest... Na Microsoftie aktualizacja całego kurwa Windowsa nagle się odbywa. I musisz możesz to pominąć. Nie da się tego kurwa pominąć. Na przykład było zaplanowane, albo to było tak, że okay. Po którymś on cię informował, ty to skipowałeś, informował. Ja to wciskam reset! A potem komputer nie wstaje. Tak. Ale współpraca z drukarką to jest największy dramat. Nim ona się znowu przeładuje od początku, zas się i tak dalej. U mnie drukarka to jak domofon. Najczęściej jej nie ma, kurwa, w mieszkaniu. Podczepiłeś się pod moje wkurwienie. Podczepiłem się, ta. Jak chuba drzewo. Jak zwykle. Żerujesz na moich wkurwieniach. Powiedz mi, co ciebie zdenerwowało w ostatnim miesiącu, roku, a może całym życiu? Ja będę takim bardziej... Strykam się, pojebało mnie. Tego tekstu nigdy nie było wcześniej. W całym życiu, wow. A właśnie, że było w 12 odcinku letnim. Wiki? Było. Mnie na przykład niesamowicie wkurwia w sklepach, jak stoicie w kolejce, albo przeszukujecie produkty, typu wiecie, Stonka, czy szukacie jakichś produktów i nagle pojawia się tam jakiś dziwny produkt z dupy, który absolutnie nie powinien tu być. Mało tego, nie powinien być w tej atmosferze, że jeszcze tak powiem. Grzesiu swoimi natręctwami. O kurwa, tak. I nagle, wiecie, przeszukuję sobie cukierki i ktoś zostawia tam mięso mrożone, mielone z indyka, nie? Ja pierdolę! Idę do kasy i przy kasie jest tego najwięcej. I nagle jest odłożony, kurwa, banan. Upchnięty gdzieś w między gumę do życia bakłażan. Odłożone jest coś, co ja już wiem, że siedzi tam 2 godziny, typu właśnie jakieś mięso mrożone i ono już jest do wyjebania. Ja rozumiem, że nikomu się nie chce... czasami w kolejce stojąc iść i się cofnąć i odłożyć ten jeden produkt, bo stwierdził, nie potrzebuję tego, jest za drogie, różne są powody, nieistotne, ale macie możliwość oddania tego osobie na kasie, która to przyjmie, że na przykład ja proszę pani tego nie chcę, chciałbym to odłożyć i ta osoba to przyjmuje i ma możliwość wezwania kogoś, że potrzebuje kogoś wezwać, żeby to odłożył kurwa na miejsce. To ile się marnuje żywności, ja widzę jakiś zwierz rozjebane, pęknięte pudełka, jakieś jogurty rozlane na ziemi, które kurwa leżą. Kurwica mnie trafia, że no dobrze, no mogą być nieprzemyślane zakupy, rozumiem, no wziąłeś to mięso i nagle sobie przypominasz w kolejce, kurwa, przecież ja mam 20 zamrożonych mięs w zamrażarce, tylko że jestem jebnięty umysłowo i wziąłem kolejne. No dobrze, no nie musisz zostawiać tej kolejki, oddaj to osobie na kasie. Kurwa, niech ona to zgłosi, że jest chociaż strata w systemie. Ja tak strasznie współczuję tym ludziom, że od 23, a teraz wszystkie praktycznie te sklepy, dyskonty pracują do 23 i oni potem robią, przechodzą i o, mamy kolejne 12-godzinne mięso już napęcznięte, kurwa napuchnięte w tej folii.
ktoś zostawił i wetknął to między kurwa słodycze. Jak się odpalił, kurwa macie. Ohydne to jest, kurwa, niefajne i tak się kupa jedzenia marnuje i jeszcze przez takie kurwa jednostki jeszcze więcej się tego żarcia marnuje w głupi sposób. No, no kurwica mi trafia. A jak już wiesz, że się pomyliłeś i masz pieniądze, to już to weź, kurwa, kup i zamroź. To się kiedyś i tak przyda. Faktycznie kapcie śmierdzą. Tylko to, kurwa, tego nie zostawię. No, faktycznie kapcie śmierdzą, kurwa. Tylko tego nie zostawiaj gdzieś, kurwa, w słodyczach czy w innych rzeczach, które jeszcze mogą to popsuć, no. Nie wiem, chuj. Nie, no, co ciebie wkurwiło, no. Na hejto.pl, taki nowy, popularny serwis, albo... Polecam. Na wykop.pl, również taki serwis, który przeszedł rebranding i się wypierdolił na GoPiray. Ja jeszcze mam, że się, ja sobie dolałem, jak byłem w kiblu, wiesz, na tym. Chciałbym wam powiedzieć, co mnie wkurwia. Na przykład mamy coś takiego jak galaktyki spiralne, bozon Higgsa, scjentystyczna motywacja indyferentyzmu i nagle pojawia się jakiś ambitny temat. 300 tam, nie wiem, wykopów, hejto, piorunów i nagle odpalasz, a w komentarzach, kurwa, spiralna galaktyka, to Jarosław tam powinien spierdolić. O kurwa, albo o Jezu. Ileś miliardów lat z życia kosmosu, na pewno Tusk zajebał. Ja pierdolę. To jest rzecz. Ja pierdolę, kurwa, mać. Najgorzej na takich serwisach, w których siedzi ultra już pojeby, które nie potrafią się zdystansować. Ja przyznam szczerze, wiecie, że mam odpały polityczne. Wiecie, że mnie ta rzeczywistość polska polityczna wkurwia, ale potrafię potraktować ten teren nauki jako Szwajcarię. Tam nie wpierdalamy światopogląd. Tam jesteśmy wszyscy uniwersalni, zerowani. Jest taki setup. Bijasz na dzielnie nauki w tych serwisach takich właśnie, które podbijają te... Wiki, jeżeli to oglądamy razem, to wiem, że już się zdetonowałaś. Bo to jest ta rzecz, którą tak samo wkurwia. Że gdzie nie wejdzie, nagle jest głupi komentarz polityka polityczny. Taka, ale taki mega chujowy, taki... Wiadomo, że teraz ludzie są głupi, bo głosują na PiS. Z całego serca, PiS-em, Konfederacją, kurwa, ale wszystkimi nacjozywami. Wpierdalanie tego w tak absurdalne tematy. Ale nie robię tego nigdy. Ale natomiast się o to potykam. I to są momenty, w których odechciewam się. Się zgadzam, i na szczęście tak. Bardzo zawsze są w takich postach merytoryczne komenty. Zdarzy się taki człowiek, który jest pasjonatem, on popełni długi koment, on jest losowany, na szczęście społeczność jest w stanie to uratować. Ale mnie to wkurwia w chuj. I jeszcze jedna rzecz, Grzesiu, która mnie wkurza. Inaczej, to jest spostrzeżenie, to nie jest wkurzenie, ale słuchajcie, gadamy o tym. My za chwilę lecimy, mamy jakieś Wyspy z Zielonego Przylądka. Wybieramy się, to jest koło Afryki. Myślę, że my, kurwa, tak, okej. Okay. Nie, z rodziną. Nie, jasne. Taki freedom breaka robimy takiego. Już wiem, co będzie na pokładzie samolotu. Lot tam jest 7,5 godziny, niestety taki dość długi, my taki wahadło szybkie tygodniowe robimy. Taki bardzo szybki wylot i powrot, nie jesteśmy w stanie dłużej. Ale już wiem, co będzie grane. Będą stewardesy w trakcie połowy lotu namawiają ludzi, żeby z katalogu lot coś kupili ludzie. To będzie tak jak, słuchaj, z centrala Winerara. Czy ktoś kupił w ciągu 20 lat cokolwiek? Jest taki wykryt. Ping! Ktoś kupił. I w centrali Winerara się wszyscy budzą. Ktoś kupił licencję Winerara? Kliknął, że chce i serio zapłacił, nie? No bo to wtedy wyskakuje. Jeszcze nie widziałem, jak żyje człowieka, który kupiłby z katalogu lot, Wizeru czy innego, zegarek. Ja widziałem w chuj. Pierdolisz. No, Grecja, Turcja, to kupują te stare baby. 50 plus kupują, no. Kupują. To jest jak pamiątka z Zakopanego, że baba, która pierwszy raz w życiu leci i się... Ale naprawdę, jak porównasz ceny, niektóre produkty są tańsze. Okej, okay, zegarki nie wiem. Alkohol nie. Ale niektóre perfumy... Dobra, wiesz co, ja się naciąłem na skam z Lego, kurwa, z Instagrama. Nie będę się wypowiadał. Ja jestem debilem. Generalnie nie będę się tutaj wypowiadał. Ja, nie słuchajcie mnie, ja jestem idiotą pod tym względem. Więc. Ale widziałem, że kupują. Ja nigdy w życiu nic nie kupiłem. Parę razy w życiu widziałem alkohol na pokładzie. Był kurewsko drogi. Dobra, piszcie, jeżeli ktoś kupuje. Pozwoliłeś mi się odwkurwić. Tak. Wyrazić odwkurwić. Swoje niezadowolenie rzeczywistością. Bo jak to trzeba nazwać, ja bym wolał, żebyśmy, to są pewne irytacje. Wolałbym, żebyśmy nie przeklinali tak bardzo, bo nie chciałbym mieć żółtego dolara. Teraz już. Przepraszam, wyjebane powinien być z YouTube'a. Także nie wiem jak, pracuję z tym. Nie mam pojęcia, to się wymyka, to jest anomalia. I zawsze jak mówię, tłumaczę klientom, że tam czegoś nie wolno, ale widziałem w owcach i coś tam, i to jest takie, wiesz, to jest anomalia, ja w tym siedzę, nie? Oni, o dobra, ja Krzysiu, co ciebie? Powinniśmy zmienić flagę narodową z białą na żółtą. W ogóle żółty jest tak narodowym kolorem naszym. I dolar, i twarz. 21, 27? 37. 30. Jak mogłeś... Ja nie znam się, to nie jest moja miszowanie. To jest teraz, to sobie powinienem wytatuować na dół. A wiesz, że ty jak ostatnio ten, że 2137 coś tam przychodzi, hehe, że z kolegami, mówię, ty mówisz, a ty wiesz, o co chodzi? Nie wiem, to jest taka śmieszna cyfra. No jest śmieszna cyfra. Ja mówię, że to jest śmieszna cyfra, ona jest w chuj śmieszna, mnie śmieszna. To jest bardziej liczba, cyfry są... Owszem, liczba, poprawia się. Grzesio, Human.
Skądś pierdolić. Dobra, humanie, skądś pierdolić, bo mnie tutaj poprawiłeś na temat, kurwa, cyfr liczb. Co mnie wkurwiło? Ma rację, totalnie. Mówię. Mnie ostatnio wkurwiło. Cię muszę sobie przypomnieć. Już wiem. Niektóre osoby mają tendencję do osoby, z którym współżyjemy. Odstawiania niewielkich ilości napojów w kartonach, w butelkach, tudzież, i nie mówię tudzież albo, ale i w pojemnikach, właśnie, bo to jest i, a nie albo, gdzie zostaje na przykład 5 ml napoju i to jest zostawione w lodówce. To jest de facto produkt skończony. Tak. Jego nie da się już wykorzystać do niczego więcej. Ja sobie tym płatków nie zaleję, tego soku się nie rozumiem, piję. Nie ogarnię. Ja nie zrobię z tym, kurwa, cześć, nic. Marta, pozdrawiam. Jedyne, co można z tym zrobić, to z gwinta to dopić. Naprawdę. To jest jedyna opcja, która została. I nie rozumiem tego, to ja to zostawię w lodówce i zamykam lodówkę i odchodzę, jakby, jakby to się jeszcze miało do czegoś przydać. Ta ilość tej substancji nie nada się do niczego poza, kurwa, do wylaniem do mordy albo do zlewu. Już pomijając zostawianie pustych rzeczy, w ogóle pustych opakowań, gdziekolwiek w kuchni, osoba, która to ogląda, już dobrze wie, o co mi chodzi. Jak można to zostawić? Na przykład tu o puste opakowanie, tu się szynka skończyła, to ja to zostawiam. No ja pierdolę. No drodzy państwo, no nie. No ja się, nie gdzie nie, są nie. flagi, kurwa? No ja się nie zgadzam. No nie można tak robić. No nie można zostawiać tych 5-10 ml, chyba że to jest sos sojowy, ocet, kurwa, pesto. To rozumiem, że jest kwintesencja smaku w małej ilości, ale nie, kurwa, sok pomarańczowy, no. Dziękuję. Ja na polityka powinienem, kurwa. Grzesiu, ja to w pełni rozumiem. Małe znaczy, głosowałbyś, cieszę słuchaj, się. Tak jak twoja szklanka, ale tak jak... Myślałem, że palec mi wsadziłeś. Szyją podziel. Tak jakbyście wyobrazili, tyle co tutaj jest teraz tej koli. A to jest dużo, to jest jeszcze dużo, to jest dużo. Ale jest tyle dużo. Zostało ziemniaków. A, Marta jest w stanie to wsadzić do pudełka, takiego, zamknąć je. Ja mówię, po co ty to wstawiasz? Przecież ta onomatopeja pudełka mi się bardzo podoba. Nikt nie zje tych ziemniaków, nie wiem, z kanapką, z kurwa musztardą. Z czym to zjeść? Z czym? Musztarda miodowa i ziemniak na koście. Z czym to zjeść? No to może ktoś będzie chciał parówkę wam odgrzeć. Ale ja nie jem parówki. Za mało tego jest. Będę chciał więcej zjeść. To właśnie. Nie dotknę, bo to właśnie. To robienie muska, smaka. Oczywiście, ta osoba, która to odkłada, a już potem nie sięgnie. To ty jesteś zmuszony do tego, żeby do tego sięgnąć i to ciebie będzie... To są wszystko trolleckie bomby. Kurczę, są miny. Nigdy takich kwasów nie miałem jako lodówkę z moją żoną, bo moja żona jest nauczona tego, żeby odkładać jedzenie i zapominać o tym, że coś tam włożyła. To jest taka czarna dziura, która to zasysa i metamorfizuje, zamraża, że to ten proces utraty daty ważności, niszczenia, implozji tego produktu, on po prostu się zatrzymuje, jak ona zamyka lodówkę. Ona myśli, że to jest pozamiętane. Ja nie wiem, co on wtedy do tej koli dolewa. Ja też Grzesia chcę, no, zanim wyjdzie resztką tam. Znaczy resztką, no to co? Zaczkę mnie życie. A wy będziemy mieli. To zapchajcie się może jakimś chlebkiem, czy czymś takim. Dobra, to jeszcze chwilkę, Marta, no kurde, kryzys dzisiaj jest, no. Słuchaj, ja, nie ma suszy. Ja na pewno, ja na suszy nie zostaję, muszę spierdalać. Nie, ale dostaniesz na drogę. No to na drogę. No, powiedziałeś się na tym może, że na... tu muszę jedno oko zasłonić. Na torrentach. Arrrr! Jakiś nowy film, skusiłeś się, pobrałeś. A, wiesz tam, co? Uwaga, tylko dokończę. Miałem taki film, chyba nawet to było w lato jeszcze. I było tak, że internet szwankował. Ja miałem legitnie wykupiony abonament, chcieliśmy sobie coś tam, Acapulco na Apple. Internet działa w jakichś krótkich fazach. Ja się tak kurwiłem, że stwierdziłem, a pobiorę cały serial, nie? Że jak będzie ten na torrentach, pobiorę szybko i pierdolę. Nie będziemy czekać, że nam się przytnie, że znowu będzie takie... Jasne. Nie wiem, to takie rozumiem. Fale internetu, że on rozumiem. To nie działa. To usprawiedliwia złodziejstwo. Ale zapłaciłem, mówię, z ręką na sumienie. Ja w ogóle mam ten platform w chuj, stać mi na to gówno, nie płacę. I Grzesio, kurwa, typ z naleciałością, z akcentem takim białopodlaskim, kresowianin taki, zaciągający kurwa końcówki, czytał stary mi film. No myślałem, że o chuja, dlaczego typie, jakim jesteś niespełnionym radiowcem, ale ni chuja, kurwa, widać, no, że tego nie brzmiało. Zło, ja pierdolę, to mnie skurwiło. Kolejna powiem rzecz, ci, że ja ostatnio pierwszy raz od pół roku jakiś film obejrzałem. Cała konwencja tego programu jest oczywiście humorystyczna i wszystkie treści tutaj zawarte nie są prawdziwe. Ściągnąłem i obejrzałem. Skin Marink, ten podobno artystyczny horror. Powiem ci, że miałem ten moment, kiedy podpinałem laptopa i HDMI i zasilanie laptopa i myślałem sobie, ja pierdolę!
To jebanie się znowu w to. Kurwa, w to podpinanie tego gówna, żeby ten pulpit rozszerzony był tu, żeby klapa po zamknięciu się, kurwa, nie wyłączała i tak dalej. Ja sobie pomyślałem, ja pierdolę, jakim zbawieniem za to 20-30. Już chuj z tymi 50 zł, 60. Na każdą platformę. Jaki to jest komfort psychiczny, że ja odpalam, to jest i to działa. A te kable, kurwa, plik, MP4, o chuj. Nie mam kodeków aktualnych na laptopie, którego w ogóle prawie nie używam, bo sobie czasami scenariusze piszę w salonie, jak mam chęć, ale nie używam go do niczego innego. A kupiłem laptopa, żeby kurwa pisać w edytorze. Pomijam. Podpinam te kable, jebię się z tym wszystkim. Czy dźwięk działa? Czy to? A czy jest kurwa z monitora? Ja sobie pomyślałem, ja pierdolę, jednak to VOD za ten abonament. Te pieniądze przede wszystkim nie dają dostępu do treści. One ściągają stres, kurwa, pirata. Tak, tak, tak. A ja mam wciąż dostęp do... Ja mam czyste sumienie, że nawet jak nie używam jakiejś platformy i ją spłacam, to wiem, jakiś film tam wcześniej, wiecie, się piraciło, czy tam ściągało, bo nie było alternatywy. Na przykład nie wiedziałem, gdy For All Mankind, ja nie wiedziałem, że ten serial w ogóle jest dostępny w Polsce i nie wiedziałem, że przez Apple TV, bo Apple ma w dupie, kurde, totalnie promocję. Nie ma lektora, w ogóle tylko napisy dorzuca. I mają gdzieś, no i kurde, nie wiedziałem, że jest dostępny i dlatego go piraciłem, potem dowiedziałem się, że jest, ponieważ tam aplowskie gówno mam, już używam, to go miałem chyba 4 miesiące, nie używałem, nie? I tak sumienie mi spłaciło. Już jest tak popularne, to już tak mało kosztuje. No, to jest Amazon tania, nie ma tania, przepraszam, tania rozrywka. Daruj sobie 4 harnasie i będziecie stać na abonament, kurwa, na Netflixa. No, nie każdy pije. No ale no to nie pij. Nie będę tutaj adwokatem diabła. Ja będę adwokatem. To mogą być pieniądze decydujące o obiedzie. No. Nie, ja uważam, że jeśli 45 zeta to jest jakiś problem, chyba tyle abonament Netflixowy. Ale to jest... Baza jest taka, to że... To jest centro... Możesz non-stop oglądać, to się warszawocentryczne. Na zadupiach naprawdę, Grzesiu? Myślisz, że to komuś 45 zł brakuje? Myślę, że komu będę brakuje. Jak Komorowski, ja myślę, że pierwsze co otrzymają to... kredyt, nie? Na tej zasadzie. Słuchajcie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu... O właśnie. Co to kurwa za dźwięk? Warta sushi! Pierwsze, myślałem, że coś się pali albo się przegrzało. Słuchajcie, jak skończy dzwonić, to ten... Ja pierdolę, jeszcze przestraszyłem, prawda? To jest dziwny dźwięk. To jest analogowe. W ogóle centrale. To kombinacja kabli, którą tutaj masz. Powinieneś zrobić zdjęcie. Nie, to było w odcinku przecież. Panie Andrzeju, co pan robi? Kable łączę! No ale panie Andrzeju, ja nie wyłączałem zasilania, to jest cały czas pod napięciem, no to... Nic się nie stanie, panie Grzegorzu! Ale to walnie i w całym mieszkaniu prąd wywali zaraz! Nie wywali! Porazi pana na śmierć! Nic nie pierdolnie, panie, no! Pan tego nie łączy, pan tego nie łączy, proszę tego... Panie Andrzeju, pan tego nie łączy! Panie Grzegorzu! Proszę tego nie łączy! Lata praktyki! Proszę tego nie łączy! Nie! O. Czy w ogóle pan Andrzej był przeze mnie jakkolwiek odegrany, zrobiony? Czy jak w ogóle pan Andrzej nie wyglądał? Nie był nigdy. Znaczy ja go zwykle grałem, albo on był przemycany. Bo ja miałem tu jedną tu scenę jako pan Andrzej, czy tam... W korpo pan Andrzeja grał pan Japa, czyli okej, okay, a to był faktycznie taki, aż taki Janusz? Nie, on nie był taki. Nie, zupełnie. Nigdy nie było. Ja bym chciał kiedyś, Grzesio, zdrówko... Słuchaj, jeszcze tej kolki. No, już, tak. Skaczę po tych tematach, bo to jest bardzo barwny odcinek. Mi się przypomniał, właśnie pan Janusz przez te kable, że graliśmy tu odcinek. Słuchajcie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, najwytrwalsi dotrwali, to chcielibyśmy te osoby, ponieważ będzie was z 90%, które zaczęły, może 30% dotrwa do tej chwili, a dotrwają na pewno patroni, na pewno to rozpowszechnimy, chcielibyśmy ogłosić to, że w tym roku mija 10 osób... 10 osób? 10 osób mija w tym roku, tak! Które nas obejrzały, kurwa, bo tylu mamy widzów. Ja pierdzielę. 10 osób nas obejrzało w tym roku. Ja pierdzielę. To jestem ja, ty, Kuska, Wiki. Jest tak dużo osób. Marta na pewno. Tak, to już mamy 4 osoby. Nie, no i sąsiedzi, nie? Słuchajcie, mija 10 lat istnienia naszego kanału i mało tego, nic nie idzie w kierunku tego, żeby on miał przestać działać, on będzie działał. Jeżeli w takich częstotliwościach, to podejrzewam, że się jak nas ktoś zmumifikuje, to my będziemy za 100 lat jeszcze to nagrywać, kurwa, tam co jeden odcinek na rok. Ale chcielibyśmy was tu i teraz serdecznie zaprosić na nasz zlot, na spotkanie z nami. Dziesięciolecie, tak jak dostojnie, jak kieliszek. Kurwa, bardzo. Ale ileś ty tunela, tylko. No dużo, port gwint. W maju lub w czerwcu będziemy planować, tego roku, w którym, popatrzcie na datę, ukazał się ten odcinek. Bardzo was zapraszamy, chcemy zrobić spotkanie z naszymi widzami, chcemy zrobić retro arcade i ja pokażę wtedy, czy jestem chujowy w Golden Access. Zapraszam, kurwa, zapraszam. Grzesiu,
szklanki konkury, zmierzymy się, kurde, tam. Pewnie, jasne, zrobimy ten jeden ostateczny pojedynek. Będę musiał dowolnić, czy jestem chujowy, ale czy już nie. Musimy być po paru piwach, nie? Pół roku będę się przygotowywał, żeby pokazać, że jestem najbardziej... Ja bym bardzo chciał zorganizować wszystko to, co mówimy, nie wiem, czy nam się uda to zrobić. To są moje takie marzenia, które są na wpół realne, na wpół możliwe. Ja bym chciał, żeby na tej imprezie była półgodzinna przynajmniej, albo godzina impreza karaoke. Tak, żeby można było pośpiewać, każdy bierze mikrofon i drze mordę do tekstu i bawimy się w karaoke. Ja bym chciał na tym zlocie nagrywać odcinka, bo uważam, że często ludzie, jest zawsze paru zjebków, którzy mają prawo się bawić, ale psują klimat. Więc zrobiłbym bardziej relacje z tego zlotu. Właśnie ja chciałem to samo zaproponować, że ja nie chcę odcinka, ale chcę mieć wynajętego operatora, który zrobi nam pamiątkę. Tak. Czyli tak jak mieliśmy relację zrobioną, więc zrobimy sobie. Zagra jakaś kapela, zaprosimy kogoś. Jedną, może dwie kapele. Więc to będzie taki trochę czarny owce fest. Fest. Wow. Takie boomerskie fest. Mój tato fest. Tak gadał, kurde, to jest, wiesz, takie, naprawdę nasi starzy mówili, że coś jest fest, nie? Chyba już teraz tego słowa się nie używa. Nie, ja używam, że coś słuchajcie, jest fest. Retro gaming, na pewno będzie impreza retro gamingowa, na pewno będzie karaoke prowadzone przez Grzesia. Grzesio, jak się najebie po prostu, to jest tak, aż tak. Formidable. Naprawdę. Ale że pięknie śpiewa, czy pięknie dremorbe? Ja w życiu po pijaku o godzinie 4 nad ranem, a tak było w Morgowie, kurwa, nie śpiewałem. Jolka, nawet nie wiedziałem, że Jolka, taki ma tekst. Co, do czego ten człowiek doprowadził, że ja to robiłem, nie? To jest piękne, to było, nie zapomnę tego nigdy. Remont albo potok. Tak. Będziemy kombinować, o ile do tego czasu nie będzie jakiś nic problem. Nie padnie. Przy okazji namawiamy do Patronite'a Potoku, bo Potok... Tak, wspierajcie Potok, bo jak chcecie w Potoku... Potok jest blisko metra. Jeżeli dojedziecie do Warszawy, przechylacie się w metro i wysiadacie niemalże obok Potoku. Przedni zlot był tam. I obok remontu też, jakby co. Więc macie dwie knajpy, które warto propsować, gdzie może się odbyć zlot. Bo tu i tu jest odległość, kurwa, bardzo bliska, mega no, krępy. Jakby się coś miało stać i miałoby się zlot... To damy znać, no. Takie coś, że nigdy o tym nie powiemy. Nie, no ale no, liczę, że będziecie, bo dużo osób o to pyta też prywatnie i tak dalej, no wszystkie osoby oczywiście, które... Bardzo bym chciał Martina zaprosić na zlot, chciałbym z całą ekipę. Będzie cała ekipa śmietanka ludzi. Ci, którzy teraz też z nami nam pomagali szukanku, kiedyś, też. Dziś i wczoraj i jutro, to wszyscy będą... Ja was tylko o jedno proszę, jak będzie ta lista, bo będą jakieś pytania dla takich zwykłych, że tak powiem, brzydko mówiąc, zwykłych widzów i będzie tam jakaś selekcja i odpowiadanie pytania. Chcecie przyjechać z kimś i odpowiadacie na pytania? Odpowiadacie normalnie. My wypierdalamy wszystkich, którzy są już śmieszkami, albo odpowiadają dziwnie, albo nie odpowiadają w ogóle. Nie czułem tego 10 lat, rozumiem. Albo zachowują się po prostu tak... Wiecie, w Zbawcach jesteśmy tacy. Nie, jakby chcecie być na imprezie legitnej gdzieś w stolicy, kurwa, w miejscu, które jest prywatne. Odpowiedzcie na konkretnie pytania. Podejdźcie do tego na poważnie, a potem zacznie się niepowaga, kurwa, że tak powiem. No jakby w momencie, kiedy wchodzicie, to już jesteście w innym świecie. No. Zapraszamy was serdecznie, 10-lecie owiec, które, co jest największą ironią mojego życia, że pierwszy odcinek wyszedł w moje urodziny. To jest, kurwa, taka beka mojego życia, o czym ja w ogóle nie podejrzewałem, nie przypuszczałem, że tak się stanie. Na YouTubie to trzeba... Na YouTubie oczywiście. Słuchajcie, kończymy? Tak. Grzesio, czy mi się, ja pierdolę, jaki to będzie długi, Jezu. No będzie długi, będzie. Nie wiem, kiedy to będzie zmontowane, ale jak będzie zmontowane, to się cieszcie, że jest zmontowane. W tym roku na pewno oczekujcie odcinka jeszcze motoryzacyjnego, znaczy takie gadki motoryzacyjne. Grzesiu z perspektywy komunikacji miejskiej. Tylko pasażera też. I pasażera, to jest zajebiste w ogóle. Z przodu i z tyłu. Świecenie na autostradzie okazuje się, że najbardziej przeszkadza pasażerowi. Ja już tutaj robię spoiler w kurwień, ale będzie to odcinek taki bardzo, bardzo... obfity w kurwienia motoryzacyjne, w motywy motoryzacyjne. Tak. I tak nie uwierzą, że będzie, więc... O! Cięcie. O Jezus. Zrobiłeś to jak na animacji. Kończymy. Pa! Ara. We'll be right back.
Między innymi odcinek o dzielnicach Warszawy. Oglądaliście? Możecie zbierać autografy. Tam jest mój tata. Dzisiaj przedpremierowo poleci odcinek o siostrze. Brawo, patronie. Bardzo wybitnie, dziękujemy. Bez nas dalej byśmy ciągnęli gały pod Poniatowskim, więc... Do zobaczenia na kolejnym zlocie. I co? Na kanale.